piątą nadzwyczajną sesję Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. W szczególności chciałbym przywitać Marka Zinko, zastępcy burmistrza gminy Sępólno-Krajeńskie. Witam serdecznie Pana Jarosława Tadycha, starosta Sępólnieńskiego oraz witam wszystkich członków zarządu. Witam koleżanki i kolegów radnych. Witam Pana skarbnika, Pana Władysława Żubeckiego, Panią sekretarz, Pannę Dobropolską i Pana mecenasa, Panią Szlezer. Witam bardzo serdecznie. Witam przedstawicieli mediów, witam pracowników, witam Pana Dyrektora Edwina Kierta. Szanowni Państwo, spotykamy się na sesji nadzwyczajnej na wniosek zarządu powiatu. Sprawa niezgodnie, którą mamy do załatwienia na sesji, po prostu nie mogła być przełożona na późniejszy termin, dlatego ta sesja. Dlatego też taką decyzję podjąłem i tutaj zgodnie z przepisami zwołaliśmy nadzwyczajną sesję na dzień dzisiejszy, godzinę 10. Poproszę wszystkich Państwa o zalogowanie się do systemu. Zwracam się do Państwa radnych. Pozwolicie, że usiądę. I sprawdzimy obecność. Dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam, że na 17 radnych obecnych jest 16. Nie ma koleżanki Lidii Brzecińskiej. Wobec powyższego posiadamy pewne prawa do podejmowania ważnych uchwał i decyzji. Przedstawienie porządku obrad. Zgodnie z wnioskiem zarządu ten porządek został również do wniosku dołączony i on jest powielony, został przesłany do Państwa radnych. Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad na dzisiejszą sesję? Jeżeli nie, to uważam, że porządek przyjmujemy przez aklamację, nie głosujemy. Przystąpimy do omawiania poszczególnych punktów. Wobec powyższego, że przyjęliśmy ten porządek, punkt pierwszy mamy zrealizowany. Przystąpimy do punktu drugiego, podjęcie uchwał w sprawie. I podpunkt A, zmiany uchwały numer 34/230/2013 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2013 roku dotyczącej przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej numer 1129C relacji Sępólno-Krajeńskie Nowy Dwór Więcbork na odcinku Sępólno-Krajeńskie Kable o długości 1600 metrów, zlokalizowany pomiędzy kilometrem 0 a kilometrem 1600 i jej przebiegu, połączona z kompleksową przebudową drogi gminnej numer 020608C, to jest ulicy Fryderyka Chopina w miejscowości Sępólno-Krajeńskiej, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, etap drugi, bezpieczeństwo, dostępność, rozwój. I o przedstawienie tej uchwały poproszę Pana Dyrektora Edwina Ekierta. Proszę bardzo, Panie Dyrektorze. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przedstawiam projekt uchwały Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 34/230/2013 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2013 roku dotyczącej przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129C relacji Sępólno-Krajeńskie Nowy Dwór Więcbork na odcinku Sępólno-Krajeńskie Kable o długości 1,6 km zlokalizowanym pomiędzy kilometrem 0 plus 00 a kilometrem 1 plus 600 i jej przebiegu,
połączona z kompleksową przebudową drogi gminnej nr 020608C. To jest ulicy Fryderyka Chopina w miejscowości Sępólno-Krajeńskie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, etap drugi, bezpieczeństwo, dostępność, rozwój. Na podstawie artykułu 12 punkt 8 litera E ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się brzmienie paragrafu 2 i 3 uchwały nr 34/230/2013 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2013 roku w ten sposób, że otrzymują one brzmienie następujące. Paragraf 2. Realizację inwestycji, której zweryfikowany koszt wynosi 3 557 237 zł, zaplanowano na lata 2013-2014, przy czym w 2013 roku zostały wykonane i sfinansowane kwotą 49 917 zł koszty wszelkich prac przygotowawczych, w tym prac dokumentacyjnych, które są kosztami niekwalifikowalnymi, a w 2014 roku zostaną wykonane i sfinansowane kwotą 3 507 320 zł koszty robót budowlanych i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, które są kosztami kwalifikowanymi. Paragraf 3. Na pełne źródło finansowania całkowitych kosztów inwestycji składają się 1. Środki w formie dotacji udzielonej z budżetu państwa w wysokości 1 512 500 zł, których całość planuje się wydatkować w 2014 roku. 2. Środki w formie dotacji z budżetu samorządu gminy Sępólno-Krajeńskie w wysokości 1 022 368 zł, z których 24 958 zł wydatkowano w 2013 roku, a 997 410 zł planuje się wydatkować w 2014 roku. 3. Środki własne samorządu powiatu sępoleńskiego w wysokości 1 022 369 zł, z których 24 959 zł wydatkowano w 2013 roku, a 997 410 zł planuje się wydatkować w 2014 roku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sępoleńskiego. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały będącej przedmiotem mojego przedstawienia. W związku z ogłoszeniem w roku ubiegłym przez wojewodę kujawsko-pomorskiego naboru wniosków na 2014 rok w zakresie dotyczącym planowanych inwestycji drogowych wpisujących się w ramy Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap drugi, bezpieczeństwo, dostępność, rozwój, a także w konsekwencji potwierdzenia woli podjęcia wspólnych działań powiatu sępoleńskiego i gminy sępólno-krajeńskiej umożliwiających realizację inwestycji pod nazwą przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129C relacji Sępólno-Krajeńskie na Wydwór-Więcbork na odcinku Sępólno-Krajeńskie kable o długości 1,6 km zlokalizowanym pomiędzy kilometrem 0200 a kilometrem 1600 jej przebiegu, połączona z kompleksową przebudową drogi gminnej nr 020608C, to jest ulicy Fryderyka Chopina w miejscowości Sępólno-Krajeńskie, powiat sępoleński jako lider przedsięwzięcia aplikował skutecznie w 2013 roku o środki z wyżej wymienionego programu, reprezentując jednocześnie swojego partnera, to jest gminę sępólno-krajeńską. Jednym z licznych wymogów stawianych potencjalnym beneficjentom było przedłożenie uchwał zabezpieczających środki finansowe na realizację inwestycji z jednoczesnym wskazaniem źródeł ich finansowania. Takową uchwałą była m.in. uchwała nr 34/230/2013 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2013 roku. W związku z tym, że w wyniku ostatniego przetargu nieograniczonego, który został ogłoszony w celu udzielenia zamówienia publicznego na realizację wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego, najkorzystniejszą jest oferta firmy Strabach, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Pruszkowa, opiewająca na kwotę brutto równą 3 497 319,65 zł. Oraz biorąc pod wzgląd konieczne do poniesienia koszty nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz nadzoru i obsługi laboratoryjnej, równe łącznie co do wartości kwocie 10
zł brutto. W źródle finansowania inwestycji odnotowuje się deficyt równy kwocie 482 320 zł. Z tego powodu konieczna jest stosowna zmiana treści uchwały nr 34 łamane przez 230 przez 2013 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2013 roku. Biorąc powyższe pod wzgląd, podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do przedstawionej uchwały przez pana dyrektora? Oczywiście, szanowni państwo, ponieważ mamy sesję nadzwyczajną, Komisja Infrastruktury nie zajmowała się tym tematem jakby w ostatniej chwili, ale oczywiście kwestie tej przebudowy były omawiane bardzo szczegółowo i bardzo często i myślę, że dla wszystkich nas jest to w tej chwili jasne, dokładnie sprecyzowane, jak rozstrzygnięcie przetargowe się tutaj zakończyło. No i musimy tą decyzję podjąć, żeby zrealizować to zadanie. Proszę bardzo, pan Lewa Zmosierz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uważam, że w tej chwili ta decyzja, która zapada, jest decyzją bardzo słuszną. Tak jak już uprzedzałem na poprzedniej sesji, aby środki te, które mamy dostać z zewnątrz, nie zostały po prostu zmarnowane. Ta droga jest faktycznie już postulowana od 2001 roku, jak byłem w pierwszej kadencji Rady Powiatu. Wydaje mi się, że ta decyzja słuszna, fakt, że trzeba będzie znowu trochę zwiększyć zobowiązania, ale niestety po prostu nie ma innego wyboru. I uważam, że czas najwyższy, aby tą drogę doprowadzić do właściwego stanu. Chcę w tym miejscu również podziękować panu dyrektorowi, bo też zgłaszałem tę interpelację na sesji Rady Powiatu. Chodziło o zakończenie chodnika w miejscowości Kable, jak również zagłębienia, które miały miejsce przy wjeździe na boisko piłki nożnej. Panie dyrektorze, dziękuję. Te sprawy są zrobione. Uważam, że to trzeba. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan starosta. Ja tak woli, dziękuję panie przewodniczący, ja tak woli wyjaśnienia. Przez to, że podejmujemy tą decyzję i zmianę w budżecie, nie zwiększamy zobowiązań, tylko po prostu zabieramy, przenosimy powiedzmy z tego po kosztem środków, tam 350 tysięcy mieliśmy na nakładki, z tego zabieramy 250, nie będzie tej drogi lipkowskiej, że tak powiem, naszej. Ale no, to nie zwiększamy zobowiązań żadnych, nie? Przez to nie zwiększamy zobowiązań. Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że to później pan skarbnik wyjaśni przy zmianach w budżecie. Także panie dyrektorze, myślę, że te wyjaśnienia i te przedstawienie uchwały wystarczy. Więcej pytań nie widzę. Wobec powyższego zamykam dyskusję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przystąpimy do głosowania. Znaczy tak, nie, komisja budżetu tu opiniuje tylko budżet, tak? Czy tą uchwałę budżetową będzie opiniować komisja budżetu? Tu nie wyraziła opinii w należy komisji budżetu. Poproszę o tabelę do głosowania. Proszę bardzo, kto z państwa radnych, z pani, z panów jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał głosu? Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyniku. Dziękuję. Stwierdzam, że ta zmiana została przyjęta jednogłośnie. Chcę w imieniu własnym i chyba tak stwierdzę zarządu pana Zarosty bardzo serdecznie wszystkim państwa radnym podziękować za tą odważną decyzję, ponieważ jest to bardzo ważna inwestycja w naszym powiecie. Chcę również bardzo serdecznie podziękować w imieniu Sępólno za bardzo też takie dynamiczne działanie i przygotowanie promesy na sfinansowanie kwoty dodatkowej. To jest kwota 241 tysięcy złotych. Również panie burmistrzu bardzo serdecznie za to dziękujemy. Jest to co prawda nasze wspólne zadanie i nam wszystkim na tym bardzo zależy, żeby udało się je wykonać. Panie dyrektorze, myślę, że za chwilę będą zmiany w budżecie.
liczę, że podpisanie umowy i realizacja nastąpi jeszcze, no może w lipcu już nie, ale w sierpniu już na pewno. Tak? Na to liczymy. Dziękuję bardzo. I przystąpimy, Szanowni Państwo, do następnego podpunktu, podpunkt P. Uchwalenia zmian w budżecie powiatu sępoleńskiego. To jest konsekwencja podjętej uchwały przed chwilą. Zapraszam pana. Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, Szanowni Goście. To, co przedstawił mój przedmówca, Pan Dyrektor, znalazło miejsce w zmianach w budżecie. W związku z tym Zarząd Powiatu proponuje Wysokiej Radzie następujące zmiany. W tabeli 2a, w tabeli 1a jest to tabela dotycząca dochodów. Na podstawie uzyskanej promesy z gminy Sępólno zarząd proponuje zwiększenie dochodów o kwotę 241 160 zł. W związku z tym również w tabeli 2a dotyczącej wydatków w dziale 600 dotyczy ten dział transportu i łączności. W dziale 614 są to drogi publiczne powiatowe w paragrafie 60-50 dotyczących wydatków inwestycyjnych. Zarząd proponuje zwiększenie tych wydatków o kwotę 241 160 zł. Proszę Państwa, automatycznie, w związku z tym, że to jest zadanie inwestycyjne, zmienia się tabela 2b i w pozycji wierszu 8 tej tabeli, gdzie jest zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi relacji Sępólno-Nowy Dwór-Więcbork na odcinku drogi Sępólno Kable o długości 1600 metrów, jak również przebudowy drogi Fryderyka Chopina, zarząd proponuje zwiększenie tych wydatków o kwotę nie 241 600, tylko kwotę podwojoną. To jest kwota 482 320 zł. Proszę Państwa, to zadanie będzie finansowane z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego niezmienionej dotychczas. To jest kwota 1 512 500 zł, jak również z dotacji celowej w formie finansowej pomocy z jednostki samorządu terytorialnego, konkretnie gminy Sępólno, w kwocie 997 410 zł. Również o taką samą wartość, czyli kwota 997 410 zł finansowana będzie z dochodów własnych starostwa powiatowego. Proszę Państwa, skąd zarząd wziął tą kwotę w wysokości 241 160 zł? Otóż, proszę Państwa, zarząd powiatu proponuje zmniejszenie w tabeli 2b w pozycji 10 wydatków o tą kwotę. To jest modernizacja nawierzchni na wybranych odcinkach i konkretnie zdejmuje te pieniądze z inwestycji, która dotyczyła modernizacji drogi relacji Sępólno-Lipka. Pozostaje w wierszu 10 kwota 113 315 zł, która będzie przeznaczona na wykonanie robót inwestycyjnych drogowych w Zabartowie. W związku z tym, że zwiększona jest dotacja w paragrafie 6300 w dziale 600, w rozdziale 614,
musi być zmieniony załącznik numer 1 dotyczący dochodów i wydatków realizowanych w formie współpracy porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego i tam zwiększamy te dochody o tą kwotę dodatkową, czyli 241 160 zł. To tyle wprowadzenia, Wysoka Rada. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, myślę, że literalnie nie ma potrzeby odczytywania uchwały budżetowej, chyba że jest taka prośba, to ją odczytam. Mamy wszyscy, także bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, czy są pytania do Pana Skarbnika, czy do Zarządu? Proszę bardzo, Pan Andrzej Karłaś. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nie będzie to pytanie do Zarządu. Będzie to pewne wystąpienie Radnego Rady Powiatu. Wystąpienie, którego tezę Państwo już znacie, bo widzieliście wyniki głosowania. Ale chciałbym podzielić się pewnymi moimi dylematami, które zanim zarówno na posiedzeniu zarządu, jak i przed chwilą pokazałem w głosowaniu, to jednak uważam, że są one na tyle istotne, żeby Państwu trochę czasu zabrać. Otóz, proszę Państwa, sytuacja budżetu naszego powiatu jest taka, że kwestia, czy inwestować, czy oszczędzać, naprawdę jest kwestią zasadną. I czy tą inwestycję mieliśmy realizować, czy nie, to nawet niezależnie od tego, że okazało się po przetargowo, że jest 500 000 droższa, to i tak dylemat był taki, czy oszczędzić 750 tysięcy, tym samym poprawiając sytuację budżetu, czy skorzystać z tego, że mamy 1,5-milionową dotację wojewody. A zagrożenia, przypomnę tylko, karty pojazdy, niedoszacowana oświata i wątpliwe wykonanie dochodów budżetowych z tytułu sprzedaży mienia, chociaż tak zostały zmniejszone do 1,7 miliona. Ale proszę Państwa, ten dylemat rozstrzygnąłem, używając tych argumentów, które tak precyzyjnie przedstawił Pan Przewodniczący Majarz. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę więcej zgłoszeń. Mówi się dyskusja wobec powyższego. Zamykam dyskusję. Poproszę o opinię Komisji Budżetu. Pan Kazimierz Jałkowski, proszę Państwa. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przed chwilą czy godzinę temu odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, na której szczegółowo omówiliśmy sytuację w związku ze zmianą budżetu. Uznaliśmy jednak, że realizacja tej inwestycji, o którym głośno mówimy, jest zasadna, jest konieczna. No nie chcemy przecież zrezygnować z kwoty 1,512 000 zł od Pana Wojewody. Stąd zarząd szukał różnych możliwości, ażeby dofinansować tą inwestycję do przetargu, jaki został rozstrzygnięty. Stąd po prostu opinia komisji jest jednoznaczna, jednogłośna, pozytywna co do zmian w budżecie. Dziękuję bardzo. Przystąpimy za chwilę do głosowania. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem uchwały dotyczącej zmian w budżecie powiatu sopoleńskiego? To jest Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Bardzo serdecznie proszę Panią Radnemu dziękuję za to głosowanie. Tak jak przedtem wspomniałem, bardzo ważna decyzja, którą dzisiaj podjęliśmy. Wyczerpaliśmy porządek obrad. Ja, Szanowni Państwo, pozwolicie, że króciutko zanim zamknę sesję, poinformuję Państwa, że najbliższa sesja odbędzie się w Centrum Edukacyjnym w Więcborku. Po konsultacji z zarządem, z Panem Starostą, taką decyzję podjąłem, ponieważ będzie okazja do obejrzenia
dojazdu, który ma być wykonany, dojazd do parkingu, który ma być wykonany, także tutaj pan dyrektor już jest pod ścianą jakby, musi być wykonana ta inwestycja. Takie tutaj są ustalenia, panie dyrektorze. Przy okazji będziemy mogli obejrzeć część szpitalną, która została oddana już do użytku, jest zagospodarowana, jest oddana do użytku, także że będziemy mieli okazję też tutaj obejrzeć te pomieszczenia. No i oczywiście tematyka oświatowa będzie poruszana na sesji, także też przy okazji oświatowa i szpitalna. Także myślę, że lokalizacja sesji w Więcborku, gminie Więcbork jest tutaj słuszna. Znaczy termin sesji zwyczajowo, tak jak przyjęliśmy, ostatnia środa miesiąca, godzina 9:00, tą zmianę już prowadziliśmy od jakiegoś czasu, także myślę, że to jest wszystko jasne. Bardzo dziękuję za tak... bardzo chcę podziękować koleżankom, kolegom za to, że przerwaliście urlopy, wszyscy jesteśmy bez, nie ma koleżanki, ponieważ jest za granicą. Kwestie osobiste tutaj mają na to wpływ. Ale tak liczna obecność świadczy o tym, że bardzo poważnie podchodzimy do naszej pracy. Bardzo z tego względu jestem tutaj wam wdzięczny. Pan dyrektor prosił jeszcze o głos. Proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Wysoka Rado, nim pod murem, pod którym zostałem postawiony, polegnę, naprawdę serdecznie chciałbym państwu podziękować za podjęcie uchwały umożliwiającej zarządowi drogowemu w imieniu powiatu sembolańskiego, gminy Sembolno-Krańskie, zrealizowanego tego jakże ważnego przedsięwzięcia. Cztery przetargi od kwietnia poprzez maj, czerwiec, lipiec do dnia dzisiejszego. Ta wieńcząca, bardzo ważka decyzja w postaci podjętej uchwały to dla mnie już jest zielone światło, także drogowcy przystępują do dzieła. Inwestor, wykonawca, państwu serdecznie naprawdę wielkie dzięki, że w trybie nadzwyczajnym, pomimo skomplikowanej sytuacji generalnie rzecz biorąc i sezonu urlopowego zechcieli państwo przychylić się do wniosku zarządu powiatu i podjąć taką, a nie inną uchwałę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie dyrektorze. Wobec powyższego, że wyczerpaliśmy porządek obrad, zamykam 45. nadzwyczajną sesję Rady Powiatu w Sembolnie Krajeńskim. Bardzo dziękuję za udział. Spotykamy się w sierpniu.